Cześć, ja mam na imię Paweł, jesteśmy w Aż Dzienniku, a moim nowym, kolejnym gościem jest Piotr, który bardziej może Wam się kojarzyć jako ten typ mes. Cześć Piotrze. Cześć, Piotr i Paweł powracają. Witaj, tak, to prawda, to nie jest nasze, nasze pierwsze spotkanie. Bardzo się cieszę, że nas odwiedziłeś. Porozmawiamy o muzyce, ale nie tylko o muzyce. Porozmawiamy także o rzeczach, które się dzieją wokół muzyki i rzeczach, które w ogóle dzieją się wokół nas. No i tak jak przy mojej poprzedniej rozmowie w tym studiu, mam ze sobą małą ściągę. No i pozwól, że zacznę od pierwszego pytania. Nasze pierwsze spotkanie datuje się na 2014 rok. Wtedy się poznaliśmy, i wtedy pamiętam, że zapytałem ciebie przy okazji kawałka, który, który akurat wtedy wiesz, leciał w, w radiostacji, czy jesteś kandydatem na szaleńca. Odpowiedziałeś, i tutaj cytuję, że widmo szaleństwa towarzyszy mi na stałe. Stale. Czy, czy to coś się zmieniło? Czy nadal jesteś kandydatem na szaleńca? Czy może po prostu. To zniknęło, albo to szaleństwo po prostu przybrało inną formę. Tak, szaleństwo przybrało inną formę. Yy, Pawle, wtedy, wtedy były inne, inne zagrożenia dla <laughs> dobrostanu i równowagi psychicznej. Teraz są inne, ale ciągle czuję się niepasującym yy, typem osobowości do mainstreamu. Nie czuję się jakoś ultra wyjątkowym, że po prostu ludzie wrażliwi cierpią. Właściwie zawsze, nawet w, nie wiem, w słodkich latach 50., myślę, że wrażliwi Amerykanie cierpieli. Zresztą powstały z tego książki i płyty, datowane na tamte czasy. I, i bez względu właśnie na, na okoliczności, czują tacy kandydaci na szaleńców, że, no, że tak powiem, nie pasują do głównego nurtu. Tylko ten główny nurt się zmienia, ale emocje pozostają podobne. To właśnie swego rodzaju niedopasowanie. Można zwariować. W moim przypadku to szaleństwo czyha za rogiem, jeśli chodzi o popkulturę i politykę w takim szerszym kontekście, bliskim nam wszystkim, no bo wszyscy się stykamy z popkulturą i z polityką, albo też w takim bardzo prywatnym, czyli na przykład mój syn płacze szóstą godzinę i w międzyczasie czytamy sobie jakieś takie ostro rzeczywistość artykuły, że on tutaj naprawdę krzyczy na nas, a w międzyczasie mama Rysia czyta, że niemowlę przesypia 18 godzin dziennie. Pozostałe godziny głównie je mleko i nic nie mówi. W tym momencie patrzymy na tego furiata, który jest wściekły, bo coś tam. No ale oczywiście nie daje sobie... Takie możliwości, żeby przekroczyć ten próg szaleństwa i zwariować przez ten nadmiar krzyku i, i brak snu, no bo akurat on się tak umie komunikować tylko i, i, i po prostu rosną mu tam jakieś rzeczy. Jasne. E, nam już nic nie rośnie, a raczej się kurczy, no, a jemu coś rośnie i go, i go irytuje. Debit Także rośnie. szaleństwo cały czas jest po prostu za winklem i, i tak mi pokazuje, a ja <laughs> staram się Staram się jednak nie, nie, nie iść w tamtym kierunku. Oczywiście jeszcze Zbyt przej często. Przejdziemy jeszcze do tematu ojcostwa. Natomiast chciałbym tylko jeszcze dokończyć wątek szaleństwa. Czy używasz go w cudzysłowie jako amunicji do... do... Do swojej twórczości, no bo jednak, jakby nie patrzeć, ten mainstream cię jakoś przywitał, przytulił i, i działasz mhm. w nim, a jednocześnie mówisz, że wiesz, że jesteś osobą, która gdzieś cały czas odstaje od tego schematu społecznego. E, więc stąd moje właśnie pytanie, czy, czy wykorzystujesz to szaleństwo na, na, na coś dobrego? No tak, z szaleństwa bierze się, czy też z, z bliskości szaleństwa bierze się Wena. Chęć i umiejętność przekładania emocji na język sztuki no w taki bardzo <laughs> szczery i, i, i zasadniczo prosty sposób. Od, od emocji uczucia przez notatki w telefonie po wykonywanie piosenki i zamknięcie tej piosenki jako całość. No, tak, tak staram się to używać. Są też jakieś tam odpryski mhm. inne tego. No tak. Um, o których nie wiemy nic. O których nie wiemy i lepiej nie wiedzmy no, Na zasadzie, że no, mam też z, zdiagnozowaną depresję, tylko ona ma różne stadia. Okay. I w związku z tym, no, kiedy ona wchodzi w te stadia takie no, małotwórcze, no to wtedy robi się po prostu smutno i dołująco. No, ale, ale, no cóż, takie życie takie życie gnoja chyba była taka płyta pej, kiedyś. Coś, może, więc chyba tak. Nie wiem. Z jakąś chyba dziwną pisownią Gno i A czy coś takiego. Takie życie Gnoja. Okay. Tak podsumuję. Takie życie tego typu Mesa. No dobrze, to teraz przejdźmy do tych mniejszych rzeczy. Mam nadzieję, mniejszych rzeczy. Zostałeś ojcem, gratuluję. Powiedz mi, jak bardzo zmieniło się twoje życie w związku z tym. Bardzo! <grym> okay, czy, mam, mam, okay, no <grym> mamy naprawdę, to. Dobrze, mamy to. E, w takim razie, czy będziesz podsuwać się swojemu dziecku, e, jakąś muzykę, czy pozwolisz, by mm, poznawało je samo? I jesteś w końcu ekspertem, prawda? Robisz w tym Ależ oczywiście, oczywiście. I ze swojego ekspertstwa korzystam, czyli ładuję w Rysia tyle gatunków muzycznych, ile się da. Mam nadzieję, że nie zostanie przez to człowiekiem skrajnie obrażonym na muzykę i na przykład zrezygnuje z muzyki i poświęci się na przykład całości fotografii. Ciszy. E, fotografii robionej w ciszy i edytowanej w ciszy. Tego nie wiemy, ale ja czułem... Duże wsparcie od rodziny, jeżeli chodzi o puszczanie mi bardzo różnej muzyki. Mam na przykład ogromną słabość do zespołu Pet Shop Boys. Mhm. Ostatnio analizowałem w ogóle piosenkę West End Girls pod kątem prezentowania jej Ryszardowi, mhm. żeby była taka pentelka, czego słuchał ojciec w wieku zero i czego słucha syn w wieku zero, że to najprawdopodobniej był pierwszy rapowy numer, z jakim się zetknąłem. Ponieważ West End Girls zwrotki ma rapowane okay. i to nie jest zły tekst. Mhm. Ach, e, mówiłem długo o tych e, różnych, właśnie, skojarzeniach z zasobów światowej muzyki, Spotify właściwie tylko, czy też inne streamerskie, żeby nie robić zbędnej reklamy, e, aplikacje, mhm. wręcz zawstydzają obfitością e, swoich zasobów. No ale staram się wybierać różne smaki, e, na przykład muzykę poważną. Jazz lat 40. to są takie rzeczy, ja, za którymi ja nie przepadam, bo jestem za mało mocnej stopy, bo mm, wydaje mi się, że zostałem zaprogramowany przez lata 80. na mocną stopę. Wszystko mhm. miał wtedy mocną stopę mhm. i przez to dla mnie przez wiele, 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 wiele lat, jak mi ktoś reklamował muzykę poważną, dla mnie to było po prostu yy, oskalpowane z pewnych częstotliwości, których ja żądałem od muzyki. Mhm. Bo nie słuchałem za młodu muzyki poważnej, czy właśnie takiego jazzu, kiedy jeszcze się grało tylko i wyłącznie werbelkami. Właściwie stopy nie było przez pewien czas w jazzie, albo była no, jakaś taka rachityczna. Mhm. Więc staram się wszelkie zasoby brzmieniowe przede wszystkim A czujesz... ładować w chłonny mózg Ryszarda. Jasne. A czujesz się czasem przytłoczony ilością kontentu muzycznego, który. Codziennie, co chwila, co minuta, co sekunda, wiesz, powstaje i tak myślisz sobie, kurczę, chciałbym to zobaczyć, chciałbym to usłyszeć, ale nie ma czasu, no bo masz jakieś inne obowiązki, bo masz swoją własną twórczość, masz rodzinę, masz Rysia. I, i ty nie, ja wiesz... powiem ci, że nie? Czuję się przytłoczony. Y Reakcjami na to, że czegoś nie znam na przykład. To znaczy, spotykam się z jakimś ziomkiem, który albo jest dziennikarzem muzycznym, albo jest takim muzykiem o mentalu dziennikarza muzycznego, to znaczy 17 płyt na kwadrans po prostu musi odsłuchać. jak mówię, że wiesz, nie znam tego, to, to jest jakoś tam zniesmaczony tym. Mhm. Ja z kolei jestem zniesmaczony tym, że on jest zniesmaczony, dlatego że no Widzisz, w gospodarowaniu czasem mówimy o tym, że odklejmy się od tych ekranów, dajmy spokój nadmiarowi informacji, dbajmy o dobre życie i nie atakujmy swojego mózgu zbyt wieloma informacjami. To dobre, kiedy tak robisz. Potem przyznajesz się publicznie pośród znajomych, że słuchajcie, no właśnie, zrobiłem sobie jakiś tam czas off, więc trochę nie wiem, o czym akurat mówicie w danym czasie z waszego. Z bańki. Z, tak, z, z bańki ostatnich topików. I jest, takie, jest taka reakcja, że aha, czy jesteś ignorantem. No nie, nie jestem ignorantem, tylko jakby nie za, żyję chwilą. Za, do, z, zaaplikowałem sobie troszkę ciszy. postarać się to zaakceptować. Także tu jest taka duża sprzeczność. Z jednej strony, dobrze jest być tym gościem, który daje sobie wiesz, czas bez ekranów, a z drugiej strony, dasz go sobie za dużo, to wychodzisz na ignoranta. No, jest to jeden z wielu absurdów współczesności. Oj tak, jest ich sporo. Także ja nie dążę do poznawania łapczywie muzyki. Mhm. Od lat stosuję taką zasadę, właściwie dwie. Albo zwracam dużą uwagę na kogoś, kto rozkręcił już swoją karierę mhm. i nie ma tylko i wyłącznie jednego singla w 18 remixach do zaprezentowania, tylko już coś tam dalej poleci. Mhm. Albo kogoś, kogo mi absolutnie poleci jakiś dany ekspert z danego gatunku. Na przykład ty mi coś polecisz, powiesz, to jest kurwa Must. Mhm. Nie obchodzi mnie, że nie masz czasu, znajdź czas na to. I wtedy uznam, że twój autorytet. Z, z chęcią coś ci polecę. Tak, twój autorytet sprawi, że no ja akurat sobie to włączę, a nie włączę sobie 18 Rap z Pet Shop Boys. Super, super. Polecam Idols nową płytę. E, takie brytyjskie, mocne brzmienie, To znaczy mocne, no taki post-punk. – Alternatywa. Tak, y, – Biletzik od parkingu, może dobrze, że wyleciał. – Przepraszam, Idols. – Tak. Idles. – No i Crawler chyba bajka. się nazywa. Crawler się nazywa. Jakoś od dwóch trzech dni katruję tę płytę i mam wrażenie, że to mi się nieczęsto zdarza, ale, ale że chyba tam nie ma kiepskiego kawałka. Jeżeli wiesz, jeżeli nie zostajesz nie uczulenia na e, gitarowe granie, no to myślę, że będziesz zadowolony. Przy zwiększonej ilości gitar dostaje, ale właśnie tak aplikuję. Nie są dwie. Są, są dwie. Na, na akurat wiesz. Na. Dwie na jeden tydzień, super. Spoko. Powiedz mi, czy masz jakiś swój ulubiony okres w muzyce? Mm. Może to być czas przeszły, ale też możemy cisnąć po teraźniejszości. Ja myślę, że to będą lata 70. i potem lata 90. Mhm. Okej. Lata 80. mają oczywiście dużo fascynujących hitów i można z tego stworzyć playlistę, gdzie będę historycznie się śmiał i płakał na przemian ze względu na to, że to są rzeczy z mojego dzieciństwa, ale czy one się dobrze zestarzały, czy o to chodzi w muzyce, to różnie. Mhm. Natomiast brzmieniowo, zdecydowanie, gdybym miał być na bezludnej wyspie, wolałbym instrumentarium z lat 70., mm. bo już były syntezatory, które przejęły całe lata 80., ale, ale były jeszcze analogowe brzmienia i, i wielu instrumentalistów. Także myślę, że zdrowiej dla, dla, dla uszu byłoby zamknąć się z, na bezludnej wyspie z latami 70. No a jeżeli chodzi o Rapsy, no to wiadomo, lata 95-2005, myślę, że. Też, okay. też by mi wystarczyły. Okej, okay, to już wiemy, co byś zabrał do walizki na, na bezludną wyspę. E... Gdyby mnie jakiś Demiurg, władca wyspy, ograniczał, tak. to bym poprosił o te lata, no raczej nie, nie inne. Wydałeś nową, wydajesz now, nową płytę. Hello Baby. Yes. E, I na, w tej płycie jest jeden z utworów, który nazywa się foliage. Si. I moje pytanie jest takie: e, Czy dowiedziałeś się czegoś ciekawego na temat pandemii w mijającym roku, e, badając e, temat foliarzy? I kim w ogóle są dla ciebie foliarze? No, mm. foliarstwo wydaje mi się, że warto, y, warto rozpocząć od, od takiego klasyfikować od. Ludzi, którzy są w jakimś sensie napastliwi w swoich poglądach. Mhm. Znaczy, jeżeli ktoś zbłądził w internecie, bo jego internet po prostu poszedł w złym kierunku, a wszystkie aplikacje <laughs> i e, algorytmy mu tylko przyklasnęły w tym błądzeniu, no to ja mogę uznać, że on ma, że tak powiem, zły internet. <laughs> może jeszcze się kiedyś wyleczy, może jakieś e, regulacje, a właściwie deregulacje zostaną podjęte przez możnych tego świata i... E, I że jest nadzieja. I że jest nadzieja. Natomiast e, foliarzem jest, wydaje mi się, no, foliarzem w mojej ocenie jest ktoś, kto jest napastliwy w swoim e, widzeniu świata. Mhm. E, zbyt mocno antysystemowym. Jeżeli przez system rozumie dokonania współczesnej medycyny, czy... Nie wiem, fizyki podstawowej to i narzuca to innym, mhm. no to już jest wtedy po prostu foliarstwo błyszczące z reberkiem z kilometra. Mhm. Mhm. A czy ziemia jest okrągła, czy, czy płaska? Twoim zdaniem? Nie, no myślę, że jest jakimś w ogóle odwróconym żółwiem, albo wręcz może nadajmy jej jeszcze jakiś inny kształt. Kaloryfer. Ja jestem zimno. Tak. Myślę o cieple. I te samoloty, które są podobno dowodem na to, że ziemia jest płaska, one wokół kaloryfera pomigają się trasami, jak to przypomina też trochę takie cząsteczki molekularne. Mamy to. Mamy to. Wreszcie mogę w końcu oczywiście... powiedzieć komuś o, o mojej teorii Ta wielkiego teoria. teoria to była, zanim ją udowodniliśmy. Jest to czysta praktyka i jest w kształcie kaloryfera. Mówimy oczywiście o takim żeberkowym, terelowskim kaloryferze, prawdziwym. Reszta to abominacja, okej? Okay? Tak, 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 dziękuję. No nareszcie znalazłem. Nie, to przepraszam, więc co, teraz zrobiłem tą rzecz, której nie chcę, żeby mój syn robił, czyli przytaknąłem, chociaż nie wiedziałem, co to za słowo, co to za słowo? Co, – co, co, dokładnie? – Reszta to? – Reszta to? A, no, no, Abominacja. O, tak, no, no, coś takiego, co, co nie ma racji bytu w związku z naszą prawdą objawioną. – Reszta to jest herezja. – Coś Herezja. – Aha, okej, okay, okej, okay, świetnie. E, – Mój drogi, dobrze, więc skoro już ustaliliśmy… – Kształt i, ziemi. Ja, ja, Kształt ziemi, e, to powiedz mi, czego ty się dowiedziałeś w trakcie pandemii. Mm. O pandemii na przykład. No… Myślę, że najbardziej schizoidalne i nieprzewidziane, wydaje mi się, przez różnych takich nie wiem, badaczy kultury, pisarzy, fantastyki, fantastów. Lem jest fantastą, jak kiedyś rapował kb 3 Tak, jest. Jest, jest. jest dużo takich artykułów, które dotyczą wizji przyszłości, i ja no, nie czytałem żadnego z tych artykułów, a tak samo no, 10 lat temu starałem się śledzić w miarę światową prasę, które by przewidziały to, że ludzie, którzy ratują innych przed śmiercią, będą mieli, odczuwali groźby od społeczeństwa. Ktoś będzie mówił, że tu, czy ktoś będzie oburzony, że tu mieszka nie wiem, pielęgniarka i tak dalej, ona roznosi wirusy, czy ona jest z tej złej opcji, jakkolwiek, no, czegoś takiego jak wrogość do lekarzy, którzy przez całą tę pandemię zapierdalają bardziej niż ktokolwiek inny, e, zdecydowanie bardziej niż jakikolwiek inny zawód drugim. E, zawodem poddanym naj, 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 największej terapii szokowej byliby chyba nauczyciele, czyli no te dwa zawody, które w lewicowym spektrum są, wydaje się, no takie no bardzo ważne, jeśli nie najważniejsze, służba, czy też ochrona zdrowia i, ym, i edukacja. No i że ci, że ci lekarze zgarną hejt. Mhm. No to, to jest dla mnie Szybko Za mocne. Od klaskania i dziękowania do... do... No, część, część klaskała i dziękowała, a część... Yy... Już. Utożsamiała lekarzy z krzywdzeniem. Czy chodziło o to, że oni krzywdzą szczepionkami? Chyba nie. Ten hejt wobec lekarzy pojawił się już wcześniej. Mhm. To piętnowanie, że tu gdzieś mieszka lekarz i tak dalej, sprawy niebywałe, niewyjaśnialne dla mnie racjonalnie. A może wyjaśnialne? No może jeżeli utrzymaliśmy poziom edukacji i patenty na edukację, jednak od początku trzeciej RP na no dość wyśrubowany i na tle na przykład Stanów Zjednoczonych, no, które są totalnie w dupie, tam są naprawdę no, analfabeci, biegają po ulicach, którzy mają po 17 lat, bo system szkolny jakoś się nie, nie zorientował, że ktoś nie dopełni obowiązku szkolnego, ale jednak utrzymaliśmy je w XIX wieku. Patenty mm. na edukację w Polsce, bo mm. tak dygresyjnie przyklamerkuję jednak, że o to mi chodziło. Więc może to jest powodem. Mm. Gdzieś nie wyedukowaliśmy społeczeństwa... Mm, Następnie daliśmy społeczeństwu internet, wszemi wobec. Mhm. Nie, nie uprzedziliśmy, jakie reguły panują w internecie, jak różni się instynkt samozachowawczy. Jedna strona internetowa od drugiej strony internetowej. Tak. Jak się różni film z żółtymi napisami od filmu, który został, nie wiem, zaciągnięty z archiwum BBC na YouTuba. Jasne. A czy ty przechorowałeś? Miałeś tego pecha, że przechorowałeś COVID? Nic mi o tym nie wiadomo. No, okej, okay. do tego się trzymajmy w takim razie. Wracając do muzyki. Nie A. zaszczepiłem się, wcześniej czułem się no. jakoś tam trochę dziwnie, ale yy, testy miałem zawsze negatywne. No i super. No to właśnie niech tak pozostanie, cieszę się. tego zależyć tak. E, wracając do muzyki. Em, twoja nowa płyta jest pierwszą solową płytą od trzech lat. Mhm. Skąd taka przerwa i czy było trudno wrócić do, do nagrywania longplaya? Mm, nie, nie było trudno. Przerwa wynikła z przerwy na projekt Biały Tunel, który padł ofiarą e, pierwszych covidowych zamknięć, e, festiwali i tak dalej. Byliśmy na, dogadani na kilka ciekawych grań. E, robiliśmy ze próby w tym jakże ciekawym e, autotunowo komputerowo elektronicznym środowisku pracy, innym od mojego macierzystego zespołu. E, no, tutaj COVID zamknął wszystko, wszelkie perspektywy. No, i była też istotna dla mnie moja pierwsza powieść. Mhm. I po tych dwóch projektach powróciłem do solowej twórczości. Nie było to trudne. Nagrywam w domu od 2006 czy 2008 roku. Nie pamiętam. I, i, i to była po prostu kolejna płyta, którą zre zrealizowałem w ten sposób. Okej, w porządku, super. Czyli nie było jakichś wybojów po drodze związanych z sytuacją na świecie, w Polsce. Miałeś swoje małe sanktum, gdzie mogłeś tworzyć. Tak, tak, tak. I mam je cały czas, i no cóż. Zmieniały się tematy i zmieniały się powody. Chciałem zrobić płytę elektroniczną z producentami, którzy cały czas trzymają w ryzach album, są wyłącznymi producentami. Taką płytę zrobiłem, to był właśnie Biały Tunel. Mhm. Następnie chciałem zrobić coś zupełnie innego. Musiałem dużo podzwonić, pomailować, spotykać się z producentami, bo chciałem mieć taki znowu bardzo kolorowy, przekrojowy album, mhm. już to elektronika, od Dryskula, już to. Mm, Tradycyjne rapsy od worst case a. to musiałem zmienić trochę tryb pracy z muzykami. Ale jeżeli chodzi o, o tryb pracy mój, czyli notatki w telefonie z tego, co zaobserwowałem mhm. i co gra i buzuje we, we mnie w środku, przekierowywane potem do programu Word na piosenkę, a z Word do mikrofonu, to się nie zmieniło od lat. Zienie się w świat. Zjednie się, niesie, tak, w piątek premiera. Super. Mm. Um, dobrze, powiedz mi, Hello Baby, to jest, rozumiem, tytuł bezpośrednio nawiązujący do Rysia? Tak. Czyli można uznać, że ta płyta jest pewnego rodzaju dedykacją e, dla, dla syna i tak. zapisem tego, e, co się teraz dzieje, tego procesu. Działo, tak, słuchaj, w momencie, kiedy miałeś 0 lat, e, właśnie tak wyglądał świat. Tak. <laughs> Okej, okay. właściwie zadałem pytanie i na nie odpowiedziałem. Nie, bo, bo y, od razu wyobraziłem sobie y, związane z swoim pytaniem, y, na przykład pytanie Ryszarda za kilkanaście lat, kiedy wejdzie w fazę buntu pytanie. i będzie, nie wiem, rozwalonym hormonami, biednym nastolatkiem. Najbardziej mu współczuję tego, że będzie musiał być kiedyś nastolatkiem. To są straszne, straszne lata. Been there. Y, przynajmniej dla, dla, dla jakichś tam wrażliwców, no może jak ktoś jest, nie wiem, cały zadowolony z siebie i uprawia futbol i nie wiem, ma te... Żółto-niebieską koszulkę w amerykańskim high school i dziewczynę, liderkę, to są super lata, ale dla mnie te lata były bardzo trudne. Dla mojej partnerki to też chyba nie były ulubione lata z życia. No i w związku z tym mogę od niego dostać pytanie. Skoro tak wyglądał ten świat i tego tak opisałeś pięknie, to czy to był naprawdę świetny pomysł, że mnie powołałeś do życia w tych pojebanych czasach? Dzięki, nie. tato. Trzaskanie drzwiami, wiesz, i tak dalej. Natomiast no, tak właśnie zrobiłem. Jest to koncept album. Mhm. Od początku widziałem, że tak będzie się nazywał, od początku widziałem, że będą piosenki takie właśnie dzieciorobne, łamane na piosenki o rzeczywistości bieżącej. Jasne. I, i takie bazujące na pamiątkach z czasu tworzenia nowego życia. To że, re, to, że jesteś wrażliwym gościem, to wiemy wszyscy. Natomiast powiedz mi, czy byłeś popularny w szkole? Podsunąłeś mi tak naprawdę teraz pomysł na pytanie, słysząc o, 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 tych, o tym czasie. Mm. Czy wolisz nie wracać, myślę, Mogę jak? na przykład powiedzieć o, <laughs> na przykład powiedzieć o, o liceum. No. Mm. Bo podstawówka to w ogóle był, to był rak. To, to było. To było tak straszne 8 lat, tak paskudne 8 lat, związane z mhm. wtłoczeniem mnie w struktury, wtłoczeniem mnie w świat matematyki, który był dla mnie światem obcym i bolącym mnie po prostu w każdy, we wszystko mnie bolącym. Mhm. Ale i tutaj nie wiem, jakbym się miał pogrążyć w jakiejś depresyjnej depresyjnym monologu, to tak, ale może, żeby troszeczkę wyluzować temat, to liceum, do którego wszedłem już, już bardziej pewny siebie i... Już weteran <laughs> I zostałem interakcji się tylko... szkolnych. Po ośmiu latach wyroku zostały jeszcze tylko cztery. <laughs> tej, na którą się no, jakby zobowiązałem, że jak już zacząłem to liceum, to ukończę. Zobowiązałem wobec matki, no bo przecież nie wobec siebie. Wobec siebie, jakbym się miał zobowiązać, to bym nigdy tam nie poszedł. Mm. <laughs> I, i, i po, po paru latach gdzieś tam się sp spotkałem z różnymi koleżankami, bo to była taka mocno żeńska klasa, mhm. że. Ja wydawało mi się, że byłem bardziej lubiany niż byłem na zasadzie, że powiedziałem mi, że nie, no wiesz, ty byłeś taki bezczelny i tak dalej, no, wiesz, tak gaduła, taki wiesz, narzucający się. Ludzie nie lubili cię, wiesz. <grystanie> Ojej. Ja mówię, no, jak to mnie nie lubili? No, Ciągle gadałeś i tak. No, w sumie ty gadałeś, wiesz, a reszta musiała cię słuchać. A, a, a to możliwe <grystanie> faktycznie. Ale też y, szczęśliwie miałem, miałem w liceum też dużo więcej już na głowie. <grystanie> Rzeczy niż bycie lubianym w klasie. Także byłem mocno zaangażowany w zespół Flexi wtedy. Mm. Mój macierzysty tak. skład, z którym chcieliśmy zreformować całą polską muzykę rapową. Byłem też zaangażowany w różne swoje sercowe porażki, więc no, no kwestia klasy. Jasne. To już był tak trzeci plan. Wróćmy teraz na chwilę jeszcze do muzyki. E, czy rap doczekał się rapera idealnego, Twoim zdaniem? A jeżeli tak, to kto nim był lub kto nim jest? No rzecz jasna, ja. Eee, trzeba było czekać tylko kilka lat do mojego debiutu w 2002 roku. Eee, I szczęśliwie jestem, a kiedy mnie zabraknie. No tak. Eee, no to. Może ryś, ale nie wiadomo jeszcze. Nie wolałbym, żeby Ryszard nie był raperem. Jednak nie? Nie. nie nawet nie jednak, po prostu, żeby nie był. Nie, nigdy nie, nie mówiłem, że będę zachęcał do tego nie. A dlaczego nie, polecam. Nie? dlaczego nie polecasz? Dlaczego nie polecasz być raperem? Dlatego, że jest to gatunek muzyczny, który nie nie promuje, nie zachęca do oryginalności. W dzisiejszych czasach, może za kilkanaście lat to się zmieni i y, będę inaczej śpiewał, głosował. Ale teraz, teraz uważam, że ten gatunek po pierwsze nie promuje oryginalności, po drugie, co <laughs> udowodniła właśnie kolejna śmierć 10-latka na koncercie Travisa Scott'a. Tak. Jest to gatunek, który niebezpiecznie skręcił w stronę targetu 9-13. Podczas gdy wcześniej wydaje mi się, że był jednak 13-20 na przykład. Mhm, I, I to też inklinuje. Nie wiem, czy inklinuje. I to też powoduje dużo problemów. Okej, okay. ale czy teraz sobie. Też stawiasz się w szeregu tej nieoryginalności, czy, czy ty też masz wrażenie, że w jakimś tam stopniu świadomie nieświadomie e, powielasz jakieś schematy, że jesteś zamknięty w pewnego rodzaju, właśnie wiesz, formacie e, rapu? Czy, nie, nie, to czy, nigdy czy, nie był mój problem, ale do, jeżeli. Jesteś częścią tego balu, nie? W jakimś tam stopniu, oczywiście. W jakimś tam stopniu, bo korzystam z formy, z której, tak. która na tym balu obowiązuje, ale jakby to, że Wiesz, nie wiem, włożę frak na ten bal nie znaczy, że będę tańczył przy Disco Polo, tylko będę na tym balu robił to, co chcę. Jasne. I oczywiście zachęcałbym i zachęcam wszystkich młodych twórców do tego, żeby robili rzeczy oryginalne, robili piosenki na oryginalne tematy, poruszali te tematy, jeżeli nie oryginalne, to w, jeżeli, jeżeli wydymane tematy, to w nieoczywisty sposób. Mm. A jednakowoż wydaje mi się, że odbiorcy tego nie, nie faworyzują. Mm, mm -hmm. I. I dlatego powiem teraz coś co też mówiłem przy okazji mojego spotkania niedawnego z Fishem, mm. czyli że rap, hip-hop ma teraz chyba najlepszą kondycję na świecie, także i w Polsce ever to nigdy nie był tak ogromny stwór w dobrym znaczeniu tego słowa, albo w takim neutralnym znaczeniu tego słowa, niż, niż wcześniej. Więc w czym jest problem w takim razie? Skoro wiesz, skoro, skoro rap i hip-hop um, um, wyprzedaje stadiony, um, to dostrzegasz jakieś, jakąś, wiesz, drugą stronę medalu tutaj. No zdecydowanie wyprzedawanie stadionów y, to nie jest wyznacznik, wyznacznik jakości dobra. Rozumiem, tak? To mhm. może być też wyznacznik zła. Może to być wręcz Wyznaczniki na przykład początku, końca, czy może jakiegoś takiego zwinięcia się do wewnątrz. Natomiast, no nie wiem, patologiczny rap amerykański trzyma się świetnie. To, co się jakby estetycznie dzieje, zarówno muzycznie, jak i wizualnie, to, że jakiś, nie wiem, człowiek, który Sprzedał innych w sądzie. Mhm. Kilka dni później po jakichś tam jego zeznaniach widzę jakieś ustawiające się długie kolejki na jego koncert. To znaczy, że te mm, pewne reguły, które no, być może kiedyś ograniczały rap, uprawilniały go. Mhm. Jeżeli rap był no to faktycznie mniej wrażliwych ludzi miało dostęp do tego rapu. Jeżeli ktoś nagrywał taką płytę jak Outcast, musiał się liczyć z tym, że yy, znajdzie się, nie wiem, 100 tysięcy fanów rapu, którzy powiedzą, że co to za pedalski strój, Andre 3000, prawda? Chociaż to okay. yy, no przede wszystkim i ta estetyka była ciekawa i pokombinowana, i ta muzyka była świetna. Yy. Teraz wydaje mi się, przegięcie jest w drugą stronę. Mhm jakiekolwiek reguły już nie obowiązują i możesz robić wszystko, byleby tylko zwrócić na siebie uwagę, co powoduje jakieś takie właśnie, no nie wiem, utiktokowienie czy udziewięciolatkowienie rapu. Mhm. I to y, mnie w ogóle nie obchodzi, że, że stadiony czy, nie wiem, Stadiony, na które przychodzą stadiony, które są oglądane przez stadiony, które są potem wyświetlane jako hologramy przed kolejnymi miliardami ludzi, i nie wiem. To wszystko, no wiesz, no tak jakby pewnie największe liczby ma Bollywood, co nie znaczy, że to jest dobre kino. No. Jasne, jasne. A czy zdarzyło? Także, także nie wiem, czy stoimy u progu końca tego szaleństwa, czy. Co w związku z tym wynika, no mnie interesują inne brzmienia niż te, które, które, że tak powiem, sprawiają, że dziesięciolatki giną przygniecione tłumem fanów Travisa Scotta. No. A czy zdarzyło się przez to wszystko, co teraz powiedziałeś, jak, jak oceniłeś i, i sprecyzowałeś daną sytuację, czy to sprawiło w którymś momencie, przez chwilę chociaż, że poczułeś jakiś wstyd, że, że jesteś raperem, że jesteś częścią tego świata? Nie, nie, dlatego że gdybym kiedykolwiek korzystał z yy, takich najprostszych rozwiązań, to znaczy gdybym wszedł do tego środowiska na zasadzie aha, żeby osiągnąć sukces powinienem mieć pojedyncze chujowe rymy na dwa tematy, czyli ulica bądź ulica, ewentualnie zarabianie pieniążków bądź wydawanie pieniążków. Bądź mężczyz, i wiesz, gdybym korzystał z tych schematów tak. kiedyś, kiedykolwiek w swojej 20-letniej karierze, to mógłbym czuć wstyd z, z, za to, co to zrobiło, mhm. nie wiem, biednym dzieciom w mhm. głowach. Natomiast ja nigdy nie, nie korzystałem z tych schematów, korzystałem z formy yy, i to z tych najlepszych elementów formy, a nie z tego, że no nie wiem, trzeba było w pewnym momencie włożyć bluzę z kapturem i naciągnąć ją nisko, i yy, nie wiem, mieć groźne rasy psów w klipach i szczekać nimi do kamery, mm -hmm. żeby osiągnąć sukces. Nie wiem. Nie, no po prostu nie, nie czuję tego, żebym kiedyś, e, że tak powiem, się złamał <ścoughs> w kwestii e, swojej opozycyjności wobec tego, co uważam w hip-hopie za obrzydliwe. Kumam. Okej. Okay. Czy Twoim zdaniem należy łączyć twórczość artysty z jego prywatnymi przekonaniami, czy to są dwa oddzielne światy? Ło, wow, to jest bardzo mocne. Pawle to jest bardzo mocne, dlatego że właśnie trafiłem na wywiad z córką Jacka Kaczmarskiego, mhm. która mówi, że ta zasada, że nie jedziemy po zmarłych, to jest w ogóle jakiś straszliwy odskór, że ona w ogóle ma w nosie tę zasadę. I przyznała w tym wywiadzie. To chyba nawet nie jest świeży wywiad. Ja jakoś zupełnie. Mhm. Poza algorytmami trafiłem na nieświeży wywiad, a jakże ciekawy. Co z tego, że. Co z tego, że nie jest wczoraj. No, i ona tam mówi, że to po prostu fatalny ojciec. Mhm. Jakiś straszliwy przemocowy alkoholik pojeb. Nie wiem, kazał rodzinie nagle wyemigrować do Australii, bo kiedyś mu się tam dobrze grało koncert. wow, Jacek. Gdyby pod tym względem wymyślać miejsce, gdzie masz swoją rodzinę, całą prowadzić, że gdzieś się fajnie grał koncert, to no chyba nie jest to najlepsze kryterium, szczególnie jak masz małe dziecko, ono gdzieś musi chodzić do szkoły, mieć jakiś przyjaciół. Jednocześnie mówi na koniec tego wywiadu, że uważa go za jednego z najlepszych tekściarzy i że jego teksty są właściwie bezbłędne i to co, to, co się. Dzieje i na kartce, i kompozycyjnie to dla niej jest w ogóle totalny sztos. Chociaż nie znosiła gościa. Wie, <noise> wiem wiem jak jest, Już teraz wiem, jakie stanowisko ma córka. Natomiast a ty oddzielasz czy? Zależy. Okay. Okay. Zależy. Mówisz swoją własną Zależy. kategorię tak, rubrykę. Tak, oczywiście, że tak. Dlatego, że no kaliber, kaliber grzechu, a właściwie proszę wybaczyć za te złogi. Proszę wybaczyć te złogi katolicyzmu w moim słownictwie niestety zbyt wiele lat. Żyłem w nim. Mm -hmm. te, zło, te kryteria zła są różne. Jeżeli Michael Jackson krzywdził małe dzieci, to bardzo źle, dziwnie brzmi piosenka Billie Jean, albo te, te wersy o tym, że The Kid is not my son. Co? To jest jakieś meta zło po prostu? Jakby The Kid is not your son, więc nie nocuj z nim w jednym pokoju hotelowym, może. Tam jakby, były, to były znaki. To były, może, były znaki, może, które może, nie widzieliśmy, te wielkie, wielkie dłonie Michaela, <laughs> e, które wiemy, czemu służyły. E, I ja tutaj w tym przypadku absolutnie wierzę ofiarom. I to źle smakuje. Źle smakuje tak. mi falset Michaela Jacksona. Źle smakuje mi jego hi -hi. Mhm. jakby źle mi to smakuje. Po prostu nie chcę słuchać Michaela Jacksona. Pierdolę go e, tak, jak on by nie chciał. i. i... Muzyka Queens'ego Jonesa do, nie, nie wystarczy, żebym. Żeby, żeby mi to smakowało. Jeżeli ktoś był zjebem, e, ale mniej krzywdzącym, czy mniej paskudnie krzywdzącym i tak dalej, tak dalej, no to staram się. Bo rozumiem, że wcześniej. Z, z... Paragrafami to rozdzielać. Zdarzało ci się słuchać Michaela Jacksona. Tak, no jasne. No. Urodziłem się w 1982 no. roku, nie było innej opcji. Trochę. Wyprzedziłeś moje kolejne pytanie, bo już teraz wiem o, o Jacksonie. Natomiast czy właśnie zdarzyło ci się oprócz niego e, przestać słuchać albo śledzić jakiegoś twórcę e, jego twórczość, bo to niekoniecznie musiała być muzyka. E, po tym, jak dowiedziałeś się czegoś, wiesz, niefajnego na jego tego. Na no temat. na pewno Chris Brown jest y, takim śmieciem numer jeden też dla mnie, hmm. zważywszy na to, że to nie były pomówienia, to była y, twarz. No, jedna z najpiękniejszych w moim typie kobiet w amerykańskim showbiznesie, e, zgnieciona na kwaśne jabłko. I, mm, no i, i też niesłuchanie Chrisa Brown'a jest łatwe, bo to jest po prostu pała. No, to jest zły, 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 zły pop. Okay. Nieśmieszny, nie, nieironiczny, po prostu nieprzydatny mi w życiu pop. Dociskając jeszcze trochę ten temat, co myślisz o Cancel Culture? Uważasz, że takie zjawisko jest potrzebne, czy może pojawia się tutaj też coś szkodliwego? Szereg, szereg szkodliwych elementów jest w nie mogę, Castle Castle, to jest Bardzo polecam wszystkim kasus Aziza Anzariego, który poszedł na randkę. Dwie osoby dorosłe w zgodzie uprawiały jakiś tam lajtowy, oralny seks, obustronny. Potem po dwóch tygodniach okazało się, że... Że ta dziewczyna napisała taki no ostry paszkwil na to, że ta randka nie poszła tak jak ona by chciała. Ale też cały czas było miło, ale z drugiej strony nie było miło. No w każdym razie pod żaden paragraf yy, to nie, nie podchodziło, a gość został zniszczony, i to było yy, przykre i niepotrzebne. Jego stand-up najlepiej to pokazuje, ja często reklamuję ten stand-up, ale wydaje mi się, że on nadal nie jest tak mocno odklikiwany, jakbym sobie tego życzył. Mhm. Mówię o stand-upie stand Aziza Zariego po tej aferze, kiedy on niejako już wrócił. Było w tym wszystkim więcej rozsądku niż chwilowych emocji i, i niepopartych niczym oskarżeń. Ja pozwolę sobie zespojować fragment I proszę, tego, tego stand-upu. Otóż Aziz Anzari pyta publiczność, czy pamiętają taką aferę, kiedy gość dostał zamówioną z Papa Johns, takiej amerykańskiej bardzo smacznej pizzerii, pizzę inkrustowaną kiełbaskami peperoni, tak, że wyszła z tego swastyka. Mhm. I czy pamiętają taką aferę? No i a a faktycznie. Za Azizem pojawia się rzeczona pizza, zdjęcie pizzy. Yy, takie jak sobie wszyscy wyobrażamy, ze swastyką ułożoną z tych małych okrągłych kiełbasek. Ona sobie tam to zdjęcie za nim wisi. Mhm. I on mówi: no, no właśnie, pamiętacie, była taka afera, hehe, he, ale, ale to było głupie, ale to było. I on zaczyna w tym momencie. To naprawdę jest bardzo bystry komik. Yy, wypytywać dokładnie swoją publiczność. Pamiętacie, czy to było pisane pierwszy raz w Washington Times, czy w Washington Post? Was it Post? Was it, was it Times? I w tym momencie jeden z takich czujnych, zadbanych, um, um, kiedyś powiedzielibyśmy hipstersko wyglądających y, gości z publiczności Aziza mówi, it was Washington Post, it was Post. It was post. Mm. I Jazzy Sanzari mówi wtedy, aha, aha, to był Washington Post, jasne. Mm -hmm, no właśnie, tylko musicie wiedzieć, że ja po prostu wymyśliłem sobie tę aferę teraz. Mm -hmm. Uznałem, że to będzie super wiarygodne i bardzo też dziwnie śmieszne. Ona nigdy nie miała miejsca, nikt nigdy nie wysłał tej pizzy nikomu. A tym bardziej nie powstał artykuł na ten temat w Washington mm -hmm. Post, bo nie powstał nigdzie artykuł na ten temat. Mm -hmm. I w związku z tym... E, Rozumiem. Jakby, słowo... Mm -hmm. rzucone w internet, podchwycone przez tysiące, setki ludzi głodnych, yy, inb, yy, afer, podcinania karier ludziom ze świecznika, no zdarza się, że naprawdę bardzo krzywdzi. I teraz pytanie, czy ofiarami są tylko yy, ludzie ze świecznika, czy też Ludzie nie ze świecznika, ludzie, którzy po prostu potracili roboty, bo ktoś gdzieś coś powiedział, co nie zostało udowodnione. No otóż nie tylko cierpią ci, którzy, których kariery zostały ucięte um, brzydkim zarzutem, zwanym po prostu, nazwijmy je po imieniu, oszczerstwem, mhm. ale też oś problemu, to znaczy naprawdę skrzywdzeni ludzie, którzy mają realne siniaki, realne. Tak. Um, bo zakładane nie wiem, niebieskie linie, obdukcje, to grozi tym, że odezwie się ktoś nie wiem z prawej strony mocy, czy ktoś, kto jest fanem nie wiem, chowania dzieci za pomocą pasa i klapsa, że to pewnie znowu jest jakiś zdupy zarzut i my ci wcale nie wierzymy, tak jak było w tej, w tej, w tej, w tak. tej sytuacji, kiedy skancelowaliście gościa, który okazało się był jakimś kompletnie niewinnym typem, który został pomówiony przez pana czy przez panią, która chciała się na nim zemścić. Czy widzisz jakieś remedium? I czy, to jest dramat. Czy, czy widzisz jakieś remedium? Czy może to już jest po prostu game, change, game, game over? Ponieważ wiesz, cancel culture stało się mimowolnie i to jest pytanie, to nie jest, to nie jest stawianie tezy że stało się mimowolnie też narzędziem, nowym narzędziem do, do już dość starych, sprawdzonych metod szukania winnego w społeczeństwie, takiego w cudzysłowie palenia czarownic, że wskazywania palcem. Ten jest tym złym. Mm, czy jest jakaś szansa, żebyśmy wiesz, żebyśmy mogli e, nie popadać w takie szaleństwo oszczers, tak jak, tak jak e, sam powiedziałeś przed chwilą, użyłeś tego określenia? E, nie wiem. Przez jakiś czas. E, przez jakiś czas wierzyłem. Mm, nie, nie, nie wiem, nie wiem, jakie jest remedium na to. Bo rzeczywiście to, co, na co zwróciłeś uwagę, to jest super ważne i przejmujące, że, że, że osoby, które literalnie potrzebują pomocy albo które krzyczą, o, wołają o pomoc, mogą zostać przez to zignorowane, mogą zostać zasypane reakcjami haha w social mediach, ponieważ wiesz, ponieważ ktoś gdzieś tam coś wcześniej zrobił i, i ludzie No ale mało tego. Ktoś może. Taka ofiara prawdziwego predatora może zaprezentować, już teraz mówię hipotetycznie, tak, tak, ja siniaka tak. do kamerki, a ktoś nadal może twierdzić, że sobie tego śniaka na przykład sama zrobiła, ponieważ hmm. wcześniej x sytuacji pokazało, że no nie wiem, no, apelowanie o zdrowy rozsądek wydaje się szczególnie. Co kogo obchodzi? Moje zdanie, jeżeli ktoś jest wichrzycielem i, i, i jara się kręceniem takich afer, mm. no to moje zdanie tu pewnie nic nie zmieni. Natomiast. Mm. No trzeba będzie może po prostu poczekać, kiedy osoby, które dzisiaj kancelują, będą kancelowane przez następne pokolenie. Tak, tak. To jest chyba no, pomysł to, to, to. Rickiego Gervaisa, który jest jednym z większych umysłów naszych czasów, wydaje się. Wydaje się świetny, ale no, zakłada on czekanie. Ja, ja bym, żeby może troszeczkę spuścić yy, powietrze z tego balonu yy, na, na, na pinki na to cancel culture, że tak jak wiele, wiele wcześniejszych pomysłów na to, żeby rozkręcić jakąś inbę, wydaje się dzisiaj już troszeczkę trącących myszką, tak może i za jakiś czas stwierdzenie, że Trzeba wykasować tego pana, ponieważ ten pan był dla mnie na przykład niemiły i mi odburknął. Mhm. Wydadzą się jakby już opinii publicznej yy, słabe, no, i, 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 i opinia publiczna wtedy tego nie podchwyci. Może, zobaczymy za jakiś czas. Wracając jeszcze na chwilę do e, e, rzeczy już stworzonych przez twórców, e, czy masz jakiś guilty pleasure, które bardzo kiepsko się zastarzało? Może to być film, serial, e, może to być e, komiks, albo, albo muzyka. E, kiepsko się zastarzało w, pod kątem dzisiejszych standardów wrażliwości i empatii, a, ale lubisz do tego wracać, bo, bo nie wiem, bo Akademia Policyjna jest super, albo, no. albo cokolwiek. Uh, muszę. No, strać. By... Mi, strać. Tak, tak, tak. Chcesz coś mocnego? Będzie tylko między nami. No, już chyba. Y... Słuchajcie, no, istnieje po prostu taki utwór jak Pregnant Pussy. I <laughs> e, istnieje taki zespół jak UGK, który jest bardzo szanowanym, wielkim zespołem z południa Stanów Zjednoczonych. Jego wielkość opiera się na wspaniałych bitach, na oryginalnych, śpiewanych refrenach przez nieżyjącego rapera Pimp C i bardzo mocnych, e, niskim głosem wyrapowanych w kontraście wersów rapera Bun B. Natomiast zespół UGK z jakiegoś powodu w roku bodajże 1993 czy 1994 zdecydował się zrejestrować piosenkę Pregnant Pussy z refrenem Pregnant Pussy, The Best You Can Get fucking a bitch while a baby suck your dick. I teraz wyobraźcie sobie, że poezja, poezja. słuchaliśmy z moją partnerką tej piosenki e, i to było właśnie dopiero guilty pleasure, kiedy jechaliśmy samochodem. E, moja partnerka po prawej z tym wielkim brzuchem, ja e, za kółkiem i właśnie bumpujący z wszystkich stron utwór Pregnant Pussy. To jest dopiero numer, który źle się zestarzał. Tak już Chyba bi. pod każdym względem. Mm, Natomiast wiele jest takich rzeczy, które się dobrze zestarzały. Tak naprawdę są różne disco polowe kawałki typu mm, numer Toy Boys y, o Jelcynie. Mhm. Bardzo, bardzo, bardzo poważna awangarda naprawdę. Wie, wielka rzecz. Ym, źle się starzeją moim zdaniem już obecni youtuberzy. To znaczy wydaje mi się, że wszystko co jest związane z ekipą starzeje się fatalnie. Szybko dość. Nie? Ym, w tempie, no, niesamowitym w zasadzie, że dla mnie to już dzień później jest okej, okay, dzieci się tym jarają, że ten gość zrobił coś, ale ani ten gość nie jest mądry, yy, to nie jest śmieszne, co zrobił, on nie wygląda dobrze i on nie jest przystojny i nie wiemy, czym tu się zachwycać, mhm. w ogóle nie wiadomo, czym tu się zachwycać, poza zasięgami. I teraz, jeżeli odejmiemy zasięgi, to jest chuj cringe'owy content, to jest to jest meta, meta cringe po prostu. Nawet z tymi liczbami jest oczywiście jeszcze większe na zasadzie. Ale czyli tylko ja widzę zgrystego z tego gościa, że to jest brzydki gość. To jakby... Częściej prezenterzy telewizyjni byli przystojni, no teraz i dlatego... A najwyraźniej to jest bardzo ważne. Wybrano ich do zawodu prezentera telewizyjnego. Prezenter YouTubeowy jest jakiś taki nieforemny, część twarzy mu się nie zgadza i tak dalej. Ja rozumiem, że Polacy lubią nieforemnych ludzi, bo mogą się utożsamiać być może w swojej masie, że no ja też jestem nieforemny, czy tu mi coś nie styka, czy coś... Yy, nie mam pieniędzy, żeby prostować zęby. Jasne, też miałem krzywe zęby, ale... Kiedy miałem krzewe zęby, nie chciałem być dziecięcym prezenterem I, i, i nie rozumiem, czemu ten z żadnej strony nie ma w tym wysokiej jakości. Mm -hmm. no może Ale właśnie... też nie jest to bardzo złe. Jest, jest po prostu arcy-słabe. Mm -hmm. Już dzień po opublikowaniu dla mnie to jest arcy-słabe. Co będzie jak, jak... Nieważne, nie, nie obchodzi mnie to, że, że ja mogę być nazwany przez to boomerem, a e, dziewięciolatki to kochają. A really don't give a fuck, co kochają latki. No dobrze, ale jeżeli jesteśmy na tym etapie, to czy nie obawiasz się, że za na przykład dziewięć lat Ryś będzie wciągał tego rodzaju content? Będziesz mu to jakoś tam starał się tłumaczyć, zabraniać, czy po prostu będziesz szlaban na youtuberów? Hmm. Czy może po prostu pozwolisz mu, żeby, żeby płynął z tą falą? informacji spływających. Nie, ja myślę, że kumate dziewięciolatki też y, wiedzą, że to jest gdzieś na granicy zła albo y, fakt, że to jest popularne sprawia, że trzeba to znać, ale nie znaczy, że y, to musi być autorytet albo, że to jest świetne albo, że wszystko ze znaczkiem tego jest świetne. No, i też byłem konsumentem popkultury, jak miałem 9, 10, 11, 12 lat. Jasne. Zadziwiały mnie rzeczy, które lubiły dziewczyny. Chciałem się przypodobać tym dziewczynkom. Chciałem przypodobać się grupie, ale no nie byłem wyznawcą, nie wiem, Backstreet Boys albo The Kelly Family. No jakby znałem te piosenki, mhm. mogłem przytoczyć tekst refrenu, ale no nie byłem wyznawcą tego. I też szczerze wątpię, żeby jeżeli pojawi się kolejna fala beznadziejnego kontentu. Z którą zetknie się Ryszard, no to on będzie wiedział, czym to jest, ale bardzo wątpię, żeby był wyznawcą dna. No dobrze, w takim razie trzymam kciuki. No no teraz... Ale oczywiście. Mo jest ryzyko. No. Celi, no. Stworzyłeś dziecko, no to tak. teraz musisz, wiesz, liczyć z konsekwencjami. Dalej jesteś Może czytelnikiem? Tak Dalej jesteś czytelnikiem książek. Kiedyś rozmawialiśmy o tym, że lubisz czytać książki, nawet polecaliśmy jakieś tytuły. Jestem ciekaw, czy to u ciebie pozostało, czy masz czas na to. Jestem mniej zaangażowanym czytelnikiem niż byłem. Okay. Na swoje usprawiedliwienie mam tylko to, że. Doba ma 24 godziny. Nie, że jakby pandemia sprawiła, że niestety trzeba aktualizować dane, mhm. poświęcać czas tym, tym, tym programom informacyjnym, czy, czy, czy stronom, memom, cokolwiek, żeby um, na przykład wiedzieć, w jakim stroju wyjść do sklepu, żeby to było ok. Mhm. Kiedyś można było mocno zignorować bieżące, bieżące informacje. Kiedyś nie było problemu człowiek wychodził w skórze upolowanego wcześniej zwierzęcia z dzidą przed jaskinię. Zero problemów, zero telefonów. Nie no, przecież problemy były. No cały czas ekipa tego zioma, z którego tę skórę zdarłeś, jakiś, nie wiem, tygrys czy inny smutny, jakiś tam dzik na przykład, mógł czekać z innymi dzikami z, na ciebie tuż, tuż pod tą jaskinią. I to, to były realne problemy. Rzeczywiście. Mm, no a teraz trzeba po prostu aktualizować dane i, i muszę powiedzieć, że trudno jest dobrym książkom się w te Hmm, się, się, się w tę przestrzeń skromną wbić. Oddać się tym Ale coś, czytam, czytam to Janson teraz, tą babeczkę od muminków. I, wow! I tak. Właśnie, bo według, pozwól, że zacytuję. Według niedawnego sondażu CBOS-u 30% Polaków nie przeczytało w ciągu roku ani jednej książki. Dlaczego tak dużo Polaków jest tak opornych do książek? I czy czytałeś ostatnio coś, co byś polecił? I muminki rozumiem, to już jest raz, ale jak przekonać w takim razie nasz kochany naród do tego, by czytał więcej? Niekoniecznie tylko memy. Myślę, że pewnym ratunkiem jest znalezienie takiego tempa w literaturze, jaki się ceni i pisarza, który to tempo uprawia. Ja Z polskich pisarzy mam kilku takich szorszatów typu właśnie Marcin Kołodziejczyk czy Hmm. Czy Marcin Głodziejczyk? No, on, hmm. on jest moim szorszatem na pewno. Musiałbym mieć trochę więcej przestrzeni i, i skojarzeń, ale tak jak mówię, no nie jestem teraz turboczytelnikiem. Jasne. Jasne. I są i są, są ci pisarze i oni czekają na nas wszystkich i trzeba na to i sobie też życzę tego, żebym żebym więcej czasu mógł, mógł poświęcić pisarzom którzy licują ze mną, mm. bo obawiam się, że te pozostałe grube miliony Polaków, którzy czytali, to były na przykład nie wiem, biografie piłkarzy, no nie? Mm. Albo biografie trenerów, kurwa i e, no większość z nas jednak nie uprawia tych zawodów i, i jakiekolwiek decyzje podejmował ten piłkarz, one się mogą wydawać ultra inspirujące, moim zdaniem one nie są inspirujące, bo po prostu ci gości muszą robić bardzo dużo rzeczy, których my, jako reszta społeczeństwa, reprezentująca inne zawody, nie musimy robić. Nie musimy wstawać rano na trening. Nasze łydki mogą nie być w formie. Mogą spać dalej. Nasze łydki. Tak, tak. Ale co Ciebie przekonało do homingu w takim razie? E, to była jedna z książek, po której. <słuchaj> e, pamiętajmy, jaką rzeczywistość aktualnie ja reprezentuję. Czyli dziecka, które tak. ma na szczęście dopiero 5,5 kilo. Ono tu jest. Mhm. Jak to zarapował wielki poeta Emil Bleff, Dzieci wiszą jak grona, więc ono jest, y, dziecko Ryszard, jest gdzieś pomiędzy Zwisem a no jednak stabilną pozycją. Mhm. I mam jedną rękę i na, podszedłem do naszej biblioteki i akurat książka pani Towe była w zasięgu ręki. Rozumiem. Gdybym miał wybrać inną, być może lepszą i ciekawszą, musiałbym wykonać ruch, który groziłby y, zagraniem rodem z historii Sosnowca. Mhm. Mam na myśli, mamy Madzi, więc się na to, że ja nie chciałem opuścić swojego dziecka, bo to musiałem sięgnąć po tę książkę, która po prostu akurat była w miarę blisko jej Los. E, rytm, rytm e, zdań bardzo mi odpowiada. Tę książkę moja dziewczyna wprowadziła do domu i, i wrócę do niej. Czyli polecasz muminki? Panią tak. od Muminków, tak. Okej. Okay, no to nie jest książka o Muminkach, to jest po prostu. Tak, książka. Rozumiem, książkę. <laughs> A pomieszcz. są obrazki? Nie, nie, niestety. – No nic, trudno. – Moglibyśmy czytać z Rysiem razem on obrazki, a ja literki. – A będziesz czytać Rysiowi? – Cały czas już czytam Leszka Kułakowskiego ze względu na bogactwo słownictwa. Nadrobiłem w ogóle filozofów. Jestem, jestem za... jakby Przez jakiś czas tkwiłem w kompleksach tyczących mojego braku znajomości filozofów i antycznych, i, i średniowiecznych. A teraz jakby jestem przekonany, że to jest złe, to jest mega słabe, oni się wszyscy odnoszą do Boga, mają jakieś niesamowicie... Kwie teraz w bardzo dużym dystansie do tego, jak ktoś mi powie, że nie znam jakiegoś filozofa i powinienem się tego na przykład mocno wstydzić. To ja już się nie wstydzę. Jesteśmy na tomie trzecim Leszka Kułakowskiego i Rysio zasypia przy tym doskonale, poznaje mądre słowa, tak zwane mądre słowa. Super. A ja jestem przekonany, że yy, to była po prostu banda jakichś ludzi na granicy schizofrenii, którzy dorabiali filozofię do różnych swoich wizji, które są być może równie dobre jak wizja twoja czy moja. No bo a jak... na pewno równie sprawdzalne. Bo jak to kiedyś powiedział e, pewien znany raper, wszyscy może jesteśmy kandydatami na szaleńców. <laughs> Jejku. Oto i moja jakże profesjonalna reakcja. Słuchaj, ostatnie pytanie. Zbliża się koniec roku. Czy masz już jakiś quest, jakiś cel, jakiś plan, e, czego możemy się spodziewać u ciebie, albo czego ty się możesz spodziewać po samym sobie w przyszłym roku? Nie, zupełnie Czy po nie. Po prostu wiesz, dalej, jedziemy na tym wózku. Highly, highly poświęcenie rodzinie, e, wzrostowi Ryszarda i jego. Różnym nowym skillsom, które on już prezentuje, także za, są, są nagrody za te nieprzespane noce. On, to, on jest teraz trochę jak człowiek po wylewie, po prostu na zasadzie widzę, że chce użyć ręki, ale nie potrafi. Albo trochę jak ten jakby, ten taki mem z must not use hand, to on jest jakby arebur ten mem, jakby on chce użyć, ale nie może. Evil mem. Tak, evil, evil hand. Y to jest to, nad czym pracuję i ja mu bardzo kibicuję. To jest fascynujące. To jest dużo bardziej fascynujące niż tam jakieś nie wiem, 20 trasa koncertowa. Także na razie, na razie jestem mocno w domu. Raz na tydzień jestem w jakimś warszawskim barze, bo tyle wynegocjowałem z mamą Ryszarda. Mm. Także grasuję, ale znacznie rzadziej. I to mnie pochłania. Rodzina i wysypianie się. I tego ci życzę <laughs> w tym i w przyszłym roku. Bardzo ci dziękuję. Dziękuję. Za rozmowę. Moim rozmówcą był Piotr, ten typ Mes. Do usłyszenia, do zobaczenia kolejny raz. Pewnie. Wszystkiego dobrego. Cześć. Haha, <noise> pięć. Pięć.